Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję gospodarzowi, księdzu Pawłowi. Dziękuję za obecność panu dyrektorowi i wszystkim członkom grona pedagogicznego. No, panu artyście, który naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem, bo jest to drugi Michał Anioł, którego spotkałem w życiu. No i wam, za moich czasów, halo? No. Za moich czasów mówiło się droga młodzieży, ale to brzmi fatalnie, także... Powiem tak, mówiłem już w bardzo różnych miejscach na świecie. Miałem większą lub mniejszą tremę. Wydawało mi się, że jak mówiłem w Waszyngtonie do Wielkiego Forum Organizacji Państw Amerykańskich, to trema była największa, ale obawiam się, że dzisiaj tremę mam jeszcze większą. Tremę mam jeszcze większą, ponieważ to, co zobaczyłem tutaj w Górsku, to, co zobaczyliśmy razem z żoną, no to, jak mówią Włosi, manca parole, czyli brakuje słów. I jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj ksiądz Paweł stworzył. A co wy, jako młodzi ludzie, wypełniacie treścią. Ta wizyta, o której mówiła pani dyrektor Sylwia w Toruniu, związana jest z postacią Ojca Świętego Jana Pawła II. No, dla was jest to postać już chyba historyczna. Dla nas jest to wielki fragment, a w zasadzie powiem szczerze, całe nasze życie. My jesteśmy z tak zwanego pokolenia JP2, pokolenia, które na własnej skórze odczuło taką miłość ojcowską Jana Pawła II. W dosłownym tego słowa znaczeniu, bo to, kim dzisiaj jesteśmy, jakie tytuły w stosunku do nas się nie używa, bardzo szlachetne i przepiękne, to tak naprawdę wszystko zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, bo myśmy wzrastali trochę tak pod parasolem, który nad nami stworzył. Ja nie chciałbym tutaj mówić, ponieważ mam taką tendencję, podobną jak Fidel Castro, który potrafił mówić po 4 godziny, którego znałem zresztą osobiście. Natomiast chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Zanim zaczniemy mówić z Maćkiem na temat filmu, który za chwilę zobaczycie, bo jest to film bardzo niezwykły. Film, który powstał trochę dzięki swego rodzaju przypadkowi. I zanim o tym filmie opowiemy, to chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz o księdzu Jerzym Popiełuszce, ponieważ jest to druga ważna postać w moim życiu. Ważna z tego względu, że byłem już bardzo dojrzałym młodym człowiekiem, jak zamordowano księdza Jerzego, ale też miałem ten zaszczyt uczestniczyć w pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku. I nie wiedziałem wtedy, że jako młody chłopak, stojąc przed kościołem świętego Stanisława Kostki, gdzieś tam na tym placu stoi moja żona. Przyszła żona, która ja przyjechałem z Poznania, ona przyjechała z Lublina. Niestety wtedy jeszcze nie spotkaliśmy się, ale później się udało. To tyle a propos tego, jak ważną postacią w moim życiu jest ksiądz Jerzy. Zanim oddam głos Maćkowi, który tak naprawdę jest mózgiem tego filmu, to chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż ten film powstał z materiałów tak zwanego home video, czyli kiedyś, za dawnych czasów, kręciło się takie różnego rodzaju domowe imprezy albo wyjazdy na wakacje, kręciło się małymi kamerami wideo. Dzisiaj wszyscy mają te kamery w smartfonach. No więc wyobraźcie sobie, jak można zrobić film kinowy ze smartfona. Otóż Jan Paweł II
Jego wielką pasją życiową były wyjazdy w góry. I zabierał w te góry grono swoich najbliższych współpracowników i uczestniczyła w tych wyjazdach również żandarmeria watykańska, czyli taka policja watykańska, która dbała o to, aby papież był bezpieczny, ponieważ były to takie wyjazdy, które miały zapewnić papieżowi komfort, w sensie takim, żeby nie było tam za dużo turystów, bo jakby się turyści zwiedzieli, że papież w tym czasie jest w górach Aosty, to z pewnością pół Europy przyjechałoby w to samo miejsce też na wypoczynek, przypadkowo. I kamerdyner papieski, kamerdyner taka osoba, która zajmowała się garderobą papieża, usługiwała do stołu, wybitna postać, pan Angelo Gugel, który był kamerdynerem jeszcze wcześniejszych papieży Pawła VI, Jana Pawła I. Tenże kamerdyner miał taką pasję, że kręcił sobie swoją kamerą i poprosił księdza Stanisława Dziwisza, ówczesnego sekretarza papieża, czy on może sobie filmować papieża podczas tych wypraw górskich. A ponieważ ksiądz Stanisław Dziwisz był taką osobą zapewniającą ogromną dyskrecję papieżowi, na początku nie chciał się zgodzić, ale w końcu w roku 90 wyraził taką zgodę. I Angelo Gugel od roku 90 do roku 2004 co rok, jeżdżąc papieżem w góry, kręcił tą swoją kamerką te wyprawy górskie. I jest to dzisiaj z punktu widzenia dokumentacyjnego rzecz unikalna, bo zobaczycie papieża prywatnie. Nie w sutannie, nie z mitrą, nie z pastorałem, nie w sytuacjach bazyliki, kościoła, dyplomacji i tak dalej, tylko zobaczycie papieża w spodniach, w podkoszulku, papieża siedzącego na krzesełku turystycznym i jedzącego z plastikowego pojemnika. Zobaczycie papieża człowieka. I to jest rzecz absolutnie unikalna, to jest rzecz, której do tej pory nie widział nikt. Ponieważ mija pierwsza godzina mojego wystąpienia, oddam głos Maćkowi Czajkowskiemu. Ja bardzo przepraszam za spóźnienie, od razu powiem, że prosto przyjechałem i prosto na cmentarz trafiłem. Powiedział, to ma nie tutaj. Już tak spodziewałem się, bo ksiądz Marcin tam czekał na mnie i to wróćmy na cmentarz. A propos, tylko na sekundę, a propos młodych ludzi, bo to ja nie lubię mówić, o, młodzież przyszła z własnej woli. Nie, ale ta już widzę, że przyszła taka, mogliby co innego robić, ale następne pokolenie zawsze musi być mądrzejsze od poprzedniego, także wy już jesteście na starcie mądrzejsi od nas. Dlatego ja nigdy nie będę mówił, wiecie, szacun i respekt dla was, że jesteście tutaj i dla księdza, że w ogóle szok. Na końcu świata wydaje się, a to jaki to początek świata w ogóle. Historia była dość niesamowita, bo rzeczywiście już nie wchodząc w jakieś detale, kiedy otrzymaliśmy filmy z tych kamer, wiecie, to były takie kamery, gdzie się taką kasetę wciskało i tam dopiero nie było żadnej stabilizacji i tak dalej. Więc my, ty przemówiłeś te filmy i ja dostałem te filmy. Jak się okazało, w ogóle się nie umawiając, oglądaliśmy te kilkanaście godzin tak zwanej surówki, to jest to, co nie zostało, to co jeszcze jest niezmontowane, po nocach. Ze słuchawkami na uszach, dlatego żeby słuchać tych wszystkich dźwięków, które tam były. Żeby podsłuchać trochę, o czym rozmawiają, może plotkują o kimś. I to było niesamowite, bo później dopiero się zgadaliśmy, że w ten sposób te kilkanaście godzin tej surówki oglądaliśmy. Też jak gdyby już nie zanudzając was, jak w ogóle do tego doszło, że zaczęliśmy robić, ale tak się stało, że zaczęliśmy robić. Ja miałem na początku bardzo duże wątpliwości, że ja taki
łobuz i w ogóle niegodny i mam tutaj robić taki film? I później tak się mówię, no dobrze, no to niech tak już będzie, bo może tak to jest, że wiecie co, każdy z was ma jakieś marzenia, o których nawet nie mówi nikomu. Coś byście chcieli robić w życiu i jesteście tutaj, to jest niemożliwe. Otóż powiem wam, że to wszystko jest możliwe. Jak sobie zamarzycie o czymś i coś chcecie robić, to się stanie. Tylko, no już nie chcę też, bo te marzenia też, wiecie, Pan Bóg stawia przed nami takie szanse, co chwila. Tylko od nas zależy, czy my te szanse zobaczymy. I przede mną Pan Bóg postawił tego oto faceta. Ja mówię, kto to w ogóle jest? On mnie chyba nie lubi. Ale się później, no dosłownie to trwało sekundę. I właściwie to jest bardzo fajny człowiek i myśli bardzo niestandardowo i może coś razem zrobimy. I jak się okazało bardzo szybko, no mamy tak zwany flow. I to było bardzo kreatywne też, już tak, żeby nie gadać bardzo długo, bo już wystarczy, że ty załatwiłeś Fidela Castro tutaj. Wiecie, kto to jest Radzimir Dębski? Taki kompozytor, który taki rock'n'rollowiec, to nie jest rock'n'rollowiec, ale kompozytor, który robi taką dość nowoczesną muzykę i kiedyś tak, my byliśmy w Krakowie wtedy i jak to w ogóle doszło i tak przy kolacji, to może być Dzimek, to fajnie by było jakby, tak, nie zrobić Dzimek. Dzimek to jest taki polski muzyk, który zrobił remix dla Beyoncé. I on wygrał ten konkurs, Beyoncé do niego, na YouTubie możecie sobie zobaczyć, jak to śmiesznie wyglądało. Beyoncé do niego zadzwoniła i on mówi, nie wierzę po prostu. I od tej pory on zaczął pracować i w Los Angeles, i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce. I my tak trochę mówimy, chyba nie zrobi teraz tej muzyki. Tym bardziej, że to być może nie jest jego jak gdyby temat, bo Dzimek jest osobą niewierzącą, ale nam chodziło o to, żeby ten film zrobiły osoby, które nie chcieliśmy zrobić takiego monumentu o Janie Pawle II. Chcieliśmy opowiedzieć historię o człowieku. I mówię, nie, weźmy właśnie różne osoby, które też będą nas waliły po głowie, po drodze i no i Dzimek, jak usłyszał, mówi, na pewno, że z wami zrobię. Także, wiecie, mamy taki element Beyoncé w tym filmie też. Także po drodze się zdarzały niesamowite rzeczy. Zajechaliśmy do Gwinei Aosty i jaka to była pora roku? Wiosna. Wiosna. I się okazało, że Piotrek Kraśko, który opowiada historię w tym filmie, nie myślał, że tam w górach będzie śnieg i przyjechał tak, o tak jak tak. I mówi, tutaj śnieg jest. No także w ogóle historie nieprzeciętne, jakieś zwariowane, to miało się wszystko nie wydarzyć. Ja się bardzo bałem księdza kardynała Dziwisza, to się przyznał. Za każdym razem ksiądz kardynał Dziwisz, jak tak się, nie wiem, to tak chyba w stosunku do mnie, tak dumnie, jakieś on chyba czuje. To jest łobuziak, trzeba go tutaj przytrzymać. Tak mnie łapał zawsze za rękę. Jak mnie tak złapał za rękę, to tutaj już krew poniżej nie dochodziła. I tak to wyglądało. Albo tak później tak mnie czepnął i mówi, no dobra. No, ja nie chcę robić Fidela Castro bis. No. I to pokażemy film. Właśnie, że macie ochotę w ogóle ten film jeszcze obejrzeć? Bo czy ktoś widział ten film już? Widzieliście ten film? Słuchajcie, to ja powiem coś takiego, czego nie powinienem powiedzieć. Film jest troszkę... Film, tak, i później już możecie. Nie, tylko film jest
lekko długawy, dlatego, ja wytłumaczę dlaczego, dlatego, bo dla potrzeb kina on musiał mieć minimum 70 minut, ale chcę wam powiedzieć, że, bo to jest ta wersja kinowa prawdziwa, to jest prawdziwa wersja kinowa, nie jakieś tam. I tylko chcę wam powiedzieć, że zdjęcia są tak unikatowe, że warto to zobaczyć do końca, bo tam na końcu też jeszcze parę rzeczy się wydarzy. Także ja już... A, właśnie. Ponieważ większość dziennikarzy, którzy byli na premierze tego filmu w Warszawie, zachodziła w głowę, dlaczego apartament? Otóż, żeby zrozumieć przewrotność tego tytułu, trzeba mieć odrobinę wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje Watykan. Na Watykanie najwyższą władzą jest papież, a papież wokół siebie ogniskuje ludzi, którzy zwani są apartamentem. Apartament. Otóż to są najbliżsi współpracownicy papieża, którzy mają dostęp do ucha papieża. I ponieważ ten apartament jeździ wszędzie za papieżem, w związku z tym ten apartament pokazaliśmy zupełnie prywatnie, jak apartament wygląda w górach. W zasadzie to tyle. Księże Pawle, nie przedłużyliśmy, godzinka minęła, także... Ostatnią rzecz, bo wiecie co, żebyście nie myśleli, że jesteśmy starymi zgredami. Ciągu na chwileczkę. Selfie. Ale wszyscy uśmiechy. Uwaga, uwaga. Żebyśmy wszyscy widzieli, dobra, jesteśmy. Habemus Papa.